Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Róża Gumienna przed Strife 2, witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Słuchaj, no generalnie to może ty nam powiesz, ja wiem o 6 albo 7 rywalkach, która cyfra jest prawidłowa, start. Dokładnie 6, ta, która dzisiaj tutaj z nami jest, jest 6 rywalką, tak więc no nie dosyć, że ten rok, jak wiecie, był straszny, tak te zmiany były bardzo częste, bardzo dynamiczne, tak więc z jednej strony to też dziękuję tej rywalce, że się tu w ogóle pojawiła, a szczerze mówiąc do samego końca miałam obawy i jeszcze nawet sobie wczoraj Artur ze mnie, gdzie, wczoraj to żeby tak jeszcze we Wrocławiu sobie żartował, ja mówię, typu, że mam do ciebie złą wiadomość i ja naprawdę już to łyknęłam, bo mówię, no 6 razy zmienia się przeciwniczka i to z różnych względów, no jedna to rozumiem, tam jakieś życiowe rzeczy, ale deklarowała na przykład właśnie ta pierwsza, że tam później chce zawalczyć, jedna kontuzja, no to też sprawdzona rzecz, ale cała reszta, nie rozumiem tego, naprawdę nie rozumiem. A ile wypadło, bo może ile się nie zgodziło, no to tak to na Artur ciebie nie mówił. Ile się zgodziło, to nawet mi nie mówił. A ile wypadło, ile się zgodziło, no, i wypadło. To jest 6, która jest, zgodziła, czyli tak, tak, to nie jest, bo po drodze było jeszcze więcej, bo to Artur mówi, że nawet mi nie mówił, kogo pytał, ale kazał mi uwierzyć, że to było najgorsze jego przygoda ze zestawianiem, no jaką ma dotychczas gdzieś tam w karierze. No i wierzę mu, bo naprawdę po głosie słyszałam, że strasznie się męczy też i się martwi o to, żeby ta walka doszła do skutku. Czyli własna zawolniczka, własnemu menadżerowi przy debiucie w matchmakingu zrobiła najwięcej problemów. Tak, taki przykład. Dumna z siebie jesteś? Nie, bo to się przecież też na mnie odbija i muszę wam powiedzieć, że te przygotowania, no nie można nazwać, że są przygotowaniami pod jakąś konkretną walkę, to po prostu były bardzo ogólne przygotowania, no bo jak już się trzeci, czwarty raz zmieniła, to stwierdziłam, że nie, no nie ma sensu, bo jakoś czuję, że jestem pechowcem, więc mówię, na tym się nie skończy, no i tak było. To co wiesz w takim razie oni, no bo jakby kraj wskazywałby oczywiście na płaszczyznę parterową, no to czy jesteś gotowa na płaszczyznę parterową, czy boisz się tej płaszczyzny parterowej, no bo to jednak nie jest rozwiązka 3-1, tylko 1-3. No właśnie też nie wiedziałam, że w ogóle niedawno miała walkę, więc to też mnie trochę zezłościło, szczerze mówiąc. Ale 1-3 jest aktualne, czy jest 2-3, 1-4? Nie, no 1-4. Właśnie to jedna jest taka świeża, okay, ta walka, więc to też o niej nie wiedziałam i powiem... Co wiem? No nie wiem dużo. No prawda jest taka, to się strasznie też zbiegło jakoś z bardzo intensywnym okresem w mojej pracy i jak one się tak zmieniały, to stwierdziłam, że no nie, po prostu już dokończę te przygotowania bardzo ogólnie i przez 3,5 tygodnia, czy tam 2 tygodnie, bo już nawet nie chcę liczyć w dniach, no ciężko nagle zacząć coś nowego przygotowywać, więc jakby dokończyłam te przygotowania, a tak naprawdę to już była końcówka w ogóle takiej szybkościówki, dynamiki i jakby redukcji wagi, więc nie szło jakoś zrobić. No po prostu idę i walczę i dostosowuję to, co się dzieje. No i tak jak mówisz, no liczę się z tym, że kraj obliguje, więc tutaj pewnie jest lepsza, nie? Dopytywałem o tą kategorię wagową ciebie i miałem cię dopytać, na Mediadej o tym rozmawialiśmy i miałem dopytać dziś, jak się zbijało to wagę do 61 pod kątem tego, czy po prostu 57 jest realne? Powiem tak, jak zaczynałam wagę, mówię, nie, to już gdzieś te miłości, mówię, nie, wiadomo, początki po tak długim czasie były jakieś, no ciężko było mi się zebrać, ale jak już faktycznie wszystko sobie unormowałam, dołączyłam suplementację, ta waga zaczęła iść, no i tak naprawdę wczoraj przyjechałam tutaj mając 60 kilo, więc rano w nocy w ogóle dojadałam, piłam. A nie pizzę. Nie, to co trzeba. Rano się obudziłam, też zjadłam taką pyszną owsiankę pieczoną od twojej siostry. Więc wiadomo, że odwodniłam się też trochę, no bo człowiek taki, mówię, dawno nie walczył, więc chciał jak najlepiej to wszystko zrobić i przeszczeliłam z wagą. Kurczę, jak już zrobię tą wagę, to mam takie myśli i taki mam malutki plan, coś mi kiełkuje w głowie, też nie podzieliłam się z tym z moim menadżerem, ale daj Bóg, wszystko będzie jutro dobrze. No i jeszcze tak jak ci mówiłam, na horyzoncie coś jest bliziutko, ale to też pewnie jak tu wszystko wypali, to się niedługo dowiecie i powiedzmy, jak te 2 punkty mi wypalą, to mam fajną myśl w głowie, z którą się podzielę z moim menadżerem i wtedy, jeżeli on stwierdzi, że to fajna myśl, to się o tym dowiecie. Różo, już trochę cię w klatce nie widzieliśmy. Z czego wynikała taka długa przerwa?
No już też na konferencji akurat rozmawiałam, z czego wynikało. No nie wynikała z tego, że nie trowałam, nie wynikała z tego, że miałam jakąś poważną kontuzję. No tylko właśnie z różnych dziwnych rzeczy. Szczerze mówiąc to tak, miałam walczyć w listopadzie tamtego roku, w grudniu, styczeń, luty, później już na pewno marzec, kwiecień. Nagle, mimo że w kwietniowa walka właśnie ze względu na Ukrainę odbyła się w Babilonu, to nie przełożono mnie na początek czerwca. No i stwierdziłam, że to koniec. Już nawet jak miałabym czekać teraz 2 tygodnie, to już jest za długo. Tutaj miałam zapewnienia od Piotrka, od wszystkich organizatorów, że ta gala się na pewno odbędzie, aczkolwiek też zaczęli się już stresować, jak te rywalki uciekały, gdzieś tam się topniały zasoby, bo obiecali mi to, więc też stanęli na rzęsach, żeby ta walka się odbyła. Z tego wypływało. Ja tak naprawdę jestem w ciągłym treningu, to aż nawet mój team tutaj, nawet jak dzisiaj sobie już rozmawiamy, że już kurczę, jesteśmy tu i super, że no to był rok przygotowań. To był rok tak naprawdę w ciągłym treningu i no było to strasznie męczące, ale chyba nawet bardziej psychicznie niż fizycznie. No to w sumie jeśli takie długie przygotowania, to chyba róża gumienna 2.0 będzie jutro. Nie chcę nic obiecywać, na pewno przepracowałam ten czas. No jeżeli wyjdzie, że faktycznie no coś nie wypali, bo tak długa przerwa, no to wtedy będę się zastanawiać, co zrobiłam źle przez ten rok, bo jakby nie było, no to jest szmat czasu, nie? Ja bym dopytał jeszcze o kibiców. No, kawałek jest, ale czy będą? Tak, będą z Panczera Wrocław, tu też walczy mój kolega Borys, więc też tutaj wiem, że Borys się zajął właśnie taką organizacją klubową i mimo wszystko wiem, że z Wrocławia trochę tych kibiców będzie. Standardowo akurat nie będzie mojej siostry, bo niedługo ma rozwiązanie, ale no tego kibica niestety nie będzie, co zawsze jest. Słuchaj, często mówiłaś, że chciałabyś na samym początku, jak zdecydowałaś się przejść do MMA, że chciałabyś kroczyć drogą Joanny Jędrzejczyk. No Asia zostawiła rękawice w oktagonie. Co w pierwszej chwili pomyślałaś? Myślisz w ogóle, czy to zrobiło tobie jakiekolwiek wrażenie i czy myślisz, czy wróci, czy nie wróci? Ten głód sportowca weźmie górę, no bo generalnie ona mówi, że jakby jest młodą emerytką, no ale ona jest generalnie w wieku Miszy Tate, rok chyba młodsza chyba jest nawet od niej. Umówmy się, zawodniczki mogą bić się dużo nawet dłużej. Nawet mają po 40, bo nawet nie wiem ile Holm, ale ona chyba też ma, jest starsza, nie? No powiem troszkę szok, bo ja tak naprawdę no Asia, wydawało mi się, że teraz jest też w sztosie, więc się wydaje, że no troszeczkę, wiadomo, tutaj nie można ująć, bo też tym wszystkim trochę nie mówi się o zwyciężczynie tej walki, no bo wielki szok, że Asia w ogóle jakby zarzuciła te rękawice, ale no zawsze takie bekwisty po obrocie to są troszkę takie laki, że tak powiem, takie ciosy szczęścia, no więc ja bardzo mocno wierzyłam, że Asia wygra i w ogóle nawet stwierdziłam, jeszcze jak właśnie Esparza ma teraz pas, to mówię, kurczę, wróci na tron. Wydaje mi się bardzo konkretną, tak jak sama powiedziała, no chcę być mamą i bizneswoman. Wydaje mi się, że właśnie jest taką kobietą interesu, w ogóle w życiu do wszystkiego tak podchodzi. Nie znamy się super, bo nawet wręcz przykibicowała mojej przeciwnicy kiedyś jeszcze, więc jakby super jakieś tam relacji nie mamy, ale no ciężko mi wyobrazić sobie to w tej chwili, ten kolejny rok, dwa bez Asi jakby na tej arenie. I nie wiem, no jest z jednej strony konkretną osobą, więc jakby rozpatrując tej kategorii, bym powiedziała nie, tak powiedziała, tak zrobi, ale gdzieś mi jeszcze po głowie chodzi, że może nie wytrzymać. W takim razie, no Asia nie wiadomo, czy wróci, ale wrócił Marcin Różal-Różalski, debiut tej formuły pierwsza, nie wiem, czy mam nadzieję, nie wiem, czy organizatorzy mają nadzieję, może i ostatnia walka w tej formule, kiedy w małych rękawicach, jak ten powrót Różala ci się podobał? No ja w ogóle go darzę mega sympatią, wiadomo też, że jesteśmy w jednym teamie, no ja też wiem, że to nie był Marcin, który mógł pokazać 100%, bo przydarzyła mu się kontuzja, więc bardziej rozpatruję tak prywatnie no to, co się wydarzyło. No ja mam nadzieję, że wyleczy to wszystko po prostu i jeżeli będzie taka okazja i będzie on jeszcze chciał, to bardzo chętnie oczywiście będę cały czas trzymać kciuki i mu kibicować, aczkolwiek no bardzo mi gdzieś tam smutno też, jak się dowiedziałam, że mówię, no kurczę, zdecydował się na ten powrót, a kurczę, parę dni wcześniej coś mu się tam znowu przydarzyło, więc bardziej rozpatruję trochę to wszystko pod kątem jego zdrowia w tej chwili. No to na koniec tylko już dopytam, czego się możemy jutro spodziewać po tobie. Serce, charakter to 100%, natomiast czy zobaczymy faktycznie, jaki ty dostajesz feedback oddźwięk od swoich trenerów, to czy to jest to faktycznie, że to, co Michał wcześniej powiedział a propos tej róży 2.0, czy są rzeczy, których się możemy nie spodziewać, a które zobaczymy, na przykład poddanie, na
Brazylijce? Nie, ja, tak jak powiedziałam, nie mam, nie mogę mieć tu konkretnego planu, bo te przeciwniki za szybko się zmieniały. Ja po prostu chcę wejść, analizować na bieżąco i reagować. I to będzie, mi się wydaje, super taki feedback, że przepracowałam ten czas, że widzę, co się dzieje i reaguję na to, co się obecnie dzieje w walce. No właśnie wręcz przeciwnie, moi trenerzy to nawet mówią, a ty to jesteś beznadziejna, obrali taką. Nie ma tak wsparcie. No, obrali taką metodę, ale że mam dystans, to mnie no ten. Tak więc... Co mam wam powiedzieć? Nie jesteś beznadziejna. Jak nie będę beznadziejna, to już będzie mi. Nie, szczerze mówiąc, tak jak powiedziałeś, jeżeli dalej będzie to serce, będzie skupienie, to będzie dobrze. Tyle od nas, dziękuję bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam.